Witam serdecznie po krótkiej przerwie wakacyjnej. Jest zima, aczkolwiek byliśmy na szybkim urlopie. I dzisiaj bardzo ciekawy temat, który dość powszechny jest w ostatnim czasie. W moim życiu na pewno, w waszym życiu podejrzewam, że również. No i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć rozwiązanie w tym temacie. Ale o co chodzi? No bo wszyscy tego szukają, wszyscy ciągle chodzą, narzekają na jedną taką rzecz, której im ciągle brakuje. Nigdzie nie można tego znaleźć, nie ma w ogóle, niedostępna rzecz, nie da się kupić, nie da się wyprodukować, znaleźć, czyli nasz wszechobecny brak czasu, tak? Jedyna wymówka, na którą nie da się nic poradzić, gdy ktoś przychodzi i mówi: no ja nie mam czasu, to jest koniec rozmowy najczęściej. No ale wydaje mi się, że wcale tak być nie musi i najczęściej sami jesteśmy sobie winni. Może zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się ten wszechobecny brak czasu, dlaczego on wszędzie dzisiaj się tak często pojawia, a na koniec może znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie, które zastosując będziemy w stanie nagle magicznie znaleźć tego czasu dużo więcej. Jak to zrobić? O tym przekonacie się dzisiaj. Ok. Tak więc skąd w ogóle pochodzi ta nasza nowoczesna mantra, którą wszyscy ostatnio bardzo często używają, powołując się na to jako takie, że tak powiem, zastępstwo jakiegokolwiek innego powodu. Wydaje mi się, że jest to taka nowoczesna forma powiedzenia: nie chce mi się, nie umiem, nie potrafię, albo po prostu nie lubię, czy nie podoba mi się to. Tego typu zasłonka szybka, która powoduje, że druga osoba słuchając tego, no, nie ma wyjścia, musi po prostu odczepić się od nas i stwierdzić, że rzeczywiście no, brak czasu, na to nie da się poradzić nic. To jest to, tak? Czyli to jest ta rzecz, której no, ja nie mogę przeskoczyć, tak? I wydaje mi się, że jest to bardzo mocno nadużywane, a bierze się to stąd, że żyjemy właśnie w takich czasach, gdy wszechobecny jest internet, ciągła potrzeba komunikacji, bezustanne gdzieś tam odbieranie jakichś wiadomości, bezsensownych komunikatów i informacji, które nie mają żadnego znaczenia w naszym życiu. I pojawia się tego tak dużo, że chcemy chłonąć to z każdej strony, chcemy być obecni we wszystkich możliwych miejscach, na raz najlepiej w 14, zająć się naszymi dziećmi, uprawiać 6 sportów, mieć 48 innych zainteresowań i hobby, jednocześnie dobrą pracę, dom, męża, dzieci, kota i jeszcze najlepiej basen, akwarium, rybki i chomika, tak? Czyli 500 tysięcy różnych rzeczy, które no, presja jest taka, że inni też mają, tak? No, w końcu na fejsie są, na Instagramie pojawiają się te zdjęcia pięknych dziewczyn, chłopaków, którzy przecież siedzą cadzie w siłowni, mają czas, a tutaj zwierzaki, dzieci, rodzina, kariera i tak dalej, tak? No więc niestety to tak naprawdę nie wygląda. Możecie mi uwierzyć, że chcąc kręcić tymi, czy podrzucać te kuleczki w powietrze, prędzej czy później, jakbyście wzięli prawdziwe kuleczki, no to one dość szybko wam powypadają z ręki. Nigdy będzie ich może 2-3, to jeszcze niektórzy sobie poradzą, ale jak zaczniemy dokładać do tego naszego tutaj całego rozgardiaszu jeszcze więcej kuleczek, no to one na pewno dość szybko zaczną nam spadać. I tak właśnie dzieje się w naszym życiu. Nie musisz nic mówić, wiem dokładnie jak to wygląda, wiem, że tak samo jest w twoim życiu. I tutaj powody i tak naprawdę rzeczywiste jakieś sytuacje to jest tylko wynik tego, co samodzielnie sobie stworzysz i stworzyłeś lub stworzyłaś dotychczas na swoje własne życzenie, tak? Czyli nie interesuje mnie wymówka typu mam 2 dzieci, bo tak naprawdę to twój wybór własny. I to, że chcesz mieć dzieci, to bardzo fajnie, twój priorytet to powinny być te dzieci, ale jednocześnie, jeżeli mówisz mi wprost, że twoim priorytetem jest twoje własne zdrowie i chcesz własne dzieci wychowywać, będąc zdrową osobą, no to słuchając takiej osoby, gdy daje jej cenną radę, że ćwiczenia i odpowiednia dieta
byłyby tutaj na pewno zdecydowanym rozwiązaniem numer jeden, które zastosowałbym, jeżeli pojawiają się właśnie kłopoty ze zdrowiem, kontuzje, bóle pleców czy czegokolwiek. I taka osoba po dwóch, trzech tygodniach, miesiącach ćwiczeń stwierdza, że ona nie ma czasu, no to fajny widziałem ostatnio znak właśnie w Zieleńcu, w restauracji i chyba taką karteczkę też wywiesimy u nas w klubie. Nie mam czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu. Jeżeli jest to twoja jedyna wymówka, to w mojej głowie powstaje od razu taki duży czerwony wykrzyknik, który podpowiada mi, że chyba brak czasu na tą osobę to będzie właśnie też dobra wymówka. Aczkolwiek no, nie mogę tak powiedzieć wprost, więc zazwyczaj tego nie robię. Kultura na to nie pozwala. Może byłoby nawet lepiej i łatwiej wtedy rozwiązać taką współpracę. Chociaż wolałbym, żeby do takiej osoby dotarło, że brak tego czasu to jest jedynie kwestia tylko i wyłącznie umiejętności zarządzania własnym czasem. Nie ma tutaj żadnego znaczenia to, co mamy do zrobienia, bo jeśli mamy tego zbyt dużo, no to prędzej czy później odbije się to na naszym zdrowiu, a jak to swoim no tutaj podopiecznym i zainteresowanym treningiem zawsze powtarzam, zdrowie jest na pierwszym miejscu naszych priorytetów. Naszym celem powinno być utrzymanie tego zdrowia, bo jeżeli mamy jakiekolwiek inne cele, to nie ma szans, żeby je osiągnąć długoterminowo, jeżeli zacznie nam odmawiać nasze zdrowie. Więc co to za podejście, jeżeli mamy fajną pracę, pędzimy cały czas, jeśli co chwila jesteśmy chorzy, coś nas boli, utyskujemy bez przerwy na jakieś problemy i dolegliwości, może właśnie rozwiązaniem byłoby usiąść, przemyśleć sytuację, zobaczyć, co tak naprawdę jest warte naszego wysiłku, naszego czasu, który tak bardzo usilnie poświęcamy na częstokroć bardzo wiele różnych aktywności. Może nie wszystkie są bez sensu, bo to byłoby przesadą, gdyby powiedzieć, że jest to bez sensu, ale nie zawsze do końca przemyślanie, gospodarujemy swoim własnym czasem, wplatamy w swoje życie mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę po głębszym zastanowieniu mogłyby tak zupełnie bez żadnego wpływu i znaczenia być wyjęte z niego lub może zminimalizowane w inny sposób, zastąpione czymś innym. Jest to kwestia indywidualna do przemyślenia i tutaj nie da rady zrobić tego za ciebie. Musisz samodzielnie usiąść sobie, najlepiej wykorzystać na to jakieś popołudnie ciepłe, wyjść na dwór, usiąść sobie, powoli zbliża się wiosna, więc jest taka szansa. A jeśli nie, no to w domu nawet wieczorkiem po pracy czy w weekendowe popołudnie, nawet poranek, gdy jest to jeszcze umysł świeży, można sobie rano przy kawce, jak kto lubi, usiąść, wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne albo przynajmniej wyciszyć, tak żeby nie przeszkadzały nam w tym i przez mniej więcej 30 minut, 60, ile kto tam potrzebuje, zastanowić się, co tak naprawdę sprawia nam przyjemność, co powoduje, że czujemy się dobrze i wypisać sobie kilka takich rzeczy, wypisać wszystkie rzeczy, które robimy i może, nie wiem, ponumerować od 1 do 10 w skali ważności, co tak naprawdę jest tą rzeczą, którą chcielibyśmy robić, która sprawia nam największą przyjemność, która daje najlepsze korzyści, a te, które są niekoniecznie gdzieś na top naszej liście, zminimalizować, ograniczyć, może robić je od czasu do czasu, w zależności od tego, jak bardzo dajemy im ważność, tak samo często powinniśmy pracować nad tymi rzeczami i wówczas może przestanie być problemem ten ciągły brak czasu, bo będziemy go nagle mieć dużo więcej na te rzeczy, które są ważne, a pojawi się jakaś luka, to na pewno szybko ją będziemy w stanie zagospodarować i wtedy przestaniemy się martwić, stresować, co też ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, o to, że ciągle nie mamy czasu i pędzimy i do przodu lecimy i denerwujemy się i w tym ciągłym stresie, nie zdając sobie nawet sprawy, pogarszamy swoje szanse na to, że będziemy mieć więcej czasu, ponieważ nie myślimy o tym, co robimy na co dzień, tak? Jest to taka forma ucieczki troszeczkę od tego, że trzeba zrobić coś, czego nie chcemy zrobić może w tym momencie,
trzeba troszeczkę wysiłku poświęcić na to, żeby lepiej właśnie zarządzać tym swoim czasem i usiąść, oderwać się od obowiązków na chwilę, co też trochę może być powodem stresu i nerwów, ponieważ wiemy dobrze, że czekają na nas ważne zadania, których nie możemy odłożyć, a tu nagle ktoś mówi, żeby usiąść i zostawić wszystko i nagle przemyśleć, co jest najważniejsze, co może rzeczywiście być kluczem do tego, żebyśmy mieli tego czasu więcej. Więc po przemyśleniu, po wyznaczeniu tych priorytetów, po określeniu ważności konkretnych naszych aktywności w życiu, obowiązków często, które obowiązkowo sobie sami narzuciliśmy, możliwe, że w pracy, może nie jest to najlepsza praca, może jesteśmy w stanie zrobić coś innego, może rzeczywiście powinniśmy przemyśleć swoje wybory i gdy ustalając taką listę priorytetów skreślimy te siódemki, ósemki, szczególnie dziewiątki i dziesiątki, które tam na dole w ważności nie mają praktycznie żadnego znaczenia, okaże się, że na te jedynki, dwójki, trójki, czwórki i tak dalej, pierwsze pięć, będziemy mieć tego czasu znacznie więcej, więc myślę, że jest to na pewno swojego rodzaju lekarstwem. Nie jest to jakieś antidotum na wszystkie problemy i panaceum, rozwiązanie, które jest magicznym różdżką, która nagle wytrzaśnie z kieszeni dodatkowych 6 godzin dziennie, które często, powtarzają ludzie, chcielibyśmy mieć. Myślę, że te 24, które mamy, jesteśmy w stanie doskonale sobie poradzić ze wszystkimi zadaniami, tylko musimy poświęcić trochę czasu na przemyślenie dokładnie tego, co chcemy z tym czasem zrobić. Planowanie dnia, kolejny temat, dzisiaj nie będę tego poruszał, ale również ważny, więc liczę na to, że wykonacie swoje zadanie, napiszcie, jak Wam poszło, a ja tymczasem żegnam Was, do usłyszenia kolejnym razem, pozdrawiam serdecznie.